ponieważ sekty, tak naprawdę sekty. Pani prezydent stworzyła dla całego świata w tym momencie obraz prawdziwej Korei, która się wyłania spod tego, co powinniśmy widzieć na początku, bo na początku to mamy te wieżowce, światła, świetne jedzenie i miłych ludzi i to wszystko się zgadza, bo to jest i ludzie są i jedzenie i wieżowce. Ale tak naprawdę w koncernach, w tych wieżowcach zapalone światła oznaczają to, że ludzie nie mają własnego życia, bo siedzą po nocach w firmach. Oczywiście gdzie się świeci, żeby się tylko świeciło, to jedna sprawa, ale tak naprawdę koreańskie firmy są pełne pracowników, którzy się zapracowują na śmierć. Tam jest więcej samobójstw już niż w Japonii. Już ten system karosi, czyli tego popełniania, znaczy tego umierania z przepracowania już nie jest japoński. Już staje się bardziej koreański. Ludzie wieczorami, po nocach idą na imprezy, podczas których bawią się do upadłego, bo tylko tak mogą się, no trudno powiedzieć, zregenerować, bo ciało tego nie wytrzyma, ale odstresować, odciąć od tego. Naprawdę potrzebują już takiego ostrego odcięcia od rzeczywistości, która jest codziennie, bo potem po kilku godzinach znowu muszą wstać, iść do pracy. Tam są w Seulu, kilkanaście tygodni temu były organizowane zawody w nic nie robieniu. Po to, żeby zobaczyć, kto dłużej w tym wytrwa. Bo po prostu to jest naród ludzi, którzy muszą cały czas coś robić. Właśnie to jest obraz, który mi się kojarzy właśnie z Japonią, ale tak jak pan mówi, to jest tę kwestię Korei Północnej, która patrzy na to, co się dzieje w Korei Południowej, pewnie z pewnym takim zadowoleniem. Ale czy Korea Północna może ten chaos, to zamieszanie według pana jakoś wykorzystać i coś zrobić? Jak na razie to jestem zdziwiony, że nie ma jednakowego zalewu informacji, tak jak mamy bardzo dużo wiadomości o Korei Północnej, o tych bazach przesłuchań, zdjęć stamtąd. Przeprosimy pani prezydent, kolejna odsłona, cały czas coś się tam dzieje, wiemy co się dzieje. To na samym początku, jak się sprawa zaczęła rozwijać, to myślałem, że będzie równoległe stronie informacji z Korei Północy. Tylko nie ma. I to też jest dość dziwne. I to nie jest tak, że zresztą nie wytrafiłem jeszcze i naprawdę nie ma. I Korea Północna jeszcze nie pokusiła się o tak ostre komentowanie sytuacji, jakiego byśmy sobie czy życzyli, ale jakiego byśmy się spodziewali. Dlaczego? Co było do tej pory. No właśnie, nie wiem. Naprawdę nie wiem, ponieważ każdy problem na południu jest idealną sytuacją do wykorzystania w dowolny sposób, propagandowy przede wszystkim, na północy. A takiego medialnego odwetu, no tak to można nazwać, takiej ofensywy PR-owej z północ mieliśmy rację. Cały czas mówiliśmy o marionetce na południu, no okazało się troszkę inaczej niż w naszej perspektywie, bo to zgniły zapas w postaci Stanów Zjednoczonych, kiedy musiała cały czas północ miała sterować prezydent południa, a tu się proszę okazało, wszystko wreszcie nieprawie zostało. Skandal, który... Coś jeszcze więcej z tego wybuchnie. Może się okazać jeszcze głębszy niż nawet wiemy o koreańska teraz. Popkultura teraz jest w to zamieszana. Ten cały K-pop, K-seriale i to, co jest nazywane koreańską nową falą, Hallyu, to eksportowane dobro kulturalne czysto, okazuje się finansowane coraz bardziej z pieniędzy z fundacji pani Chaesung-sil, wymuszanych od koncernów. To jest... Na pewno początek. Będziemy do tej sprawy wracać, bo skandal może właśnie być jeszcze większy. Witajcie niż na kanale Huszczarskim Studio. Rafał Tomański, dziennikarz TVP Info, autor książki Piekło nie może zmienić Korabu, moim gościem. Dziękuję bardzo serdecznie. Wywiad będzie podzielony na trzy części. Pierwszej części pytania są raczej... Polskie Radio 24. Drugiej będę starał się wziąć o pomocy rozwojowej dla Afryki i Zachód mówi wiele, przeznacza na nią ciężkie pieniądze, ale nie zawsze, albo nawet rzadko, jest to pomoc naprawdę skuteczna. Wielkie organizacje humanitarne są często krytykowane za to, że nie umieją pomagać afrykańskim krajom i źle do tego podchodzą, a fundusze, które kierują źle, bo one często nigdy nie trafiają do najbardziej potrzebujących. Ja są jednak projekty perełki, jak mówi o nich dr Henryk Mazurek, lekarz ginekolog od kilku lat pracujący w Afryce. Rozmawiałam z nim w Senegalu, gdzie uczestniczył w projekcie polskiej misji medycznej współfinansowanym przez Polską Pomoc Rozwojową Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W Nevadzie przejeżdżałem wtedy jako lekarz od 2005 roku. Zacząłem z Polską Misją Medyczną w kompilacji z IRC, Bahaj, Czad, mój ukochany kraj. Później cały czas pracowałem jako lekarz
Sans Frontières, Médecins Sans Frontières, sekcją szwajcarską, francuską, belgijską. Zostałem poproszony. Później przez ostatnie 150 lat rozpoczął się masowy atak krytycyzmu na Pismo Święte, prawdopodobnie od Bruno przyszłych położnych i położnych, które obecnie kończą w Szkole Katolickiej w Senegalu. Kalendarz, termin, zwłaszcza, że po roku skończyłem misję w Gabonie, przyjąłem z wielkim entuzjazmem i dosyć mocno ze stresem się przygotowałem, dlatego że samo USG dla położnych, które nigdy nie widziały i nie robiły, jest to dosyć dużym wyzwaniem i dosyć dużym przeżyciem i dla nich, i dla mnie. Bo ja muszę swoją wiedzę i swój poziom dopasować do tych osób i w tym krótkim czasie, żeby się minimum zaadaptowały do techniki, do sposobu wykonywania badań. Natomiast smaczku tego wszystkiego dodaje misja katolicka sióstr franciszkanek, bo ja zawsze pracowałem z misją humanitarną, która jest apolityczna i neutralna, czyli niereligijna, nic nie związane z religią, co nie znaczy, że jestem ateistą. Jestem wychowany w wierze katolickiej, Polak, ale zaskoczyło mnie organizacja sióstr, sposób wykonania i z warunków, jakie mają, potrafią to zrobić bezbłędnie. Opuszczę Senegal z nutką pewną żalu i tu zaskoczę wszystkich, że troszeczkę namieszało to w moim życiu. Dlaczego? Że pracując w tych wielkich organizacjach, potężne pieniądze przelewają się, potężne, a tu siostry z małych sum, z malutkich potrafią zrobić małą perełkę. Ta przychodnia, gdzie jesteśmy tu teraz, pracowałem w ciut gorszych warunkach i operowałem w takich, gdzie mieli potężne pieniądze. Cała ta nadbudowa, administracja, koordynacja, logistyka, kierowcy, bezpieczeństwo, to wszystko kosztuje niesamowite pieniądze, a tu właściwie dwie osoby żyją i wszystko hula. Jak pan myśli, w czym jest sekret? Czym jest sekret? Myślę, że w idei. Tu nie ma rozgłosu, tu nie ma wielkich fanfar. One robią to dokładnie to samo, co duże organizacje, tylko w mniejszym projekcie, w mniejszej ilości, bez rozdęcia reklamowego. Poza tym robią to długofalowo. Tam, gdzie mieszkam w Puponie, to jest od 60 lat. I te dziewczyny, które są wychowankami, są wspaniałe kobiety, które wychodzą. I to ziarno jakiejś godności ludzkiej, samodzielności, obycia się z kulturą europejską, już do końca życia ją będą miały. Najpiękniejsze w tym projekcie jest to, że tu są i chrześcijanki, i muzułmanki, i mężatki, kobiety. I tu nie ma, że wyzwaniowo był piątek. W piątek są kobiety muzułmańskie pięknie ubrane, bo to jest w niedziela. To wczoraj była gama kolorów. Była czerwień, żółć, pięknie ubierane, wszystkie zadowolone, wszystkie chętne do pracy, do USG. Żadna nie była zajęta telefonem komórkowym, jakimiś połączeniami, wyjściem, jedzeniem. Wszystkie były spięte, wszystkie się chciały nauczyć. Być może jest to powiązane z tym, że jakąś tam małą sumę płacą za ten miesiąc nauki. No bo trzeba, bo w Afryce tak jest, ale również one wiedzą, że nauka to jest start życiowy, da im to pozycję i pracę i nie mają to, co jest u nas, że się należy, jest za darmo. No, tym się niestety różni Afryka, że tu ktoś, kto skończy szkołę, wysiłek włożony całej rodziny, koszty finansowe, potem to przynosi zwrot, prestiż i szacunek. Bardzo często mówi się, jeżeli chodzi o Afrykę i problemy afrykańskiej służby zdrowia, że właśnie brak dobrze przygotowanego z jednej strony personelu, a z drugiej strony sprzętu. Czy to też pan zauważył podczas swojej pracy w Afryce? Ja myślę, że trzeba przestać zalewać Afrykę starymi śmieciami, starym sprzętem. Dziesiątki aparatów USG, każdy coś chce dać, każdy chce wypchnąć z Europy stare śmieci, stare komputery, klawiatury. Przykładem jest Wabesze, gdzie w Wabesze w szafie znalazłem dziesiątki sprzętu do laparoskopii, starych, powyginanych, sprzętu, których nikt nie używano i oni nie wiedzą, co z tym zrobić. Myślę, że przykład tu akurat zostałem zaproszony przez Polską Misję Medyczną i siostry katolickie,
Został kupiony bardzo dobry sprzęt, klasy średniej, ale bardzo dobry, nowy i z dużo lepszym wyzwaniem. Dlaczego? Sprzęt jest na gwarancji, ma serwis, ma przedstawiciela na Senegal i będzie służył te kilka lat. A nie wysyłanie z Europy, z magazynów, ze szpitali, wypchnięcie starych, tam jakaś donacja, stare łóżka, stare tortury, brakuje śrubek, podczas transportu o morzu zardzewieje, tu wypadnie, tu brakuje. Nikt tego nie podłączy, bo się nikt na tym nie zna i nikt nie zresetuje, nie skompatybilizuje z, po prostu z komputerem. Przestańmy zalewać Afrykę śmieciami, bo oni są tak grzeczni, że oni wszystko przyjmą. Czy w takim razie zgadza się pan z tym, że Europejczycy czasem nie umieją pomagać Afryce? Którzy Europejczycy? Jeżeli się skupimy na Polsce, to my w ogóle nie umiemy. Bo my nie mamy tego wpojone, my nie wiemy. Dla nas się kojarzy Afryka, biedne dzieci etiopskie z dużym brzuszkiem i tak to się kojarzy. I nie mamy w szkole programu, nie mamy, że studenci wyjeżdżają na misję miesięczną, żeby popracować i zobaczyć, żeby złamać kręgosłup i zobaczyć, czym naprawdę jest problem życia z ludźmi. To tłumaczenie wykonano całkowicie ręcznie i szpiglowano na całą Europę. Pierwsza Biblia wydrukowana przy użyciu ruchomej czcionki, to jest Biblia Gutenberga, była to łacińska Wulgata. Luther dokonał pierwszego tłumaczenia Nowego Testamentu z greki na niemiecki w 1532. Jego kompletna Biblia była gotowa w 1534. Przekład Lutra wpłynął bardzo na pierwszy angielski wydrukowany przekład Nowego Testamentu, którego autorem był William Tyndale. Tyndale był później schwytany, uduszony i spalony na stosie. Zawsze po powrocie. Pierwszym legalnym angielskim przekładem była Biblia Coverdale, ukończona w 1535. Przetłumaczył ją Miles Coverdale, zainspirowany pracą Williama Tyndale. Pierwszym angielskim tłumaczeniem, które zostało podzielone na rozdziały i wersety, była Biblia Genewska w 1560, zwana inaczej Biblią Pielgrzymów, ponieważ była to Biblia, którą pielgrzymi wzięli ze sobą do Ameryki. 50 lat później Biblia Króla Jakuba, z pewnością najlepiej sprzedający się przekład biblijny na świecie, opublikowana w 1611 roku. Od tego czasu powstało tysiące innych tłumaczeń na całym świecie. Jeśli chodzi o Polskę, cóż, przez to, że mamy większość katolicką, to nie było różowe. Chociaż dzięki temu, że kiedyś protestantów mieliśmy znacznie więcej niż dziś, zawdzięczamy też niezłe perełki. Historia protestanckich przykładów. Pierwszym z polskich tłumaczeń Biblii jest wydany w 1552 roku Nowy Testament w przekładzie Stanisława Murzynowskiego. Było to tłumaczenie z języka oryginalnego, z greki. Następnie mamy Biblię Brzeską, kompletny przekład, inaczej zwana Biblią Radziwiłłowską od nazwiska fundatora, wydana w 1563 roku w Brześciu Litewskim. Powszechnie uważa się ją za pierwszy w Polsce przekład tłumaczony z języków oryginalnych, hebrajskiego i greki. Są jednak głosy krytyczne w tej kwestii, podnoszone głównie przez barwną postać pana Szymona Wódnego, wskazujące na użycie łacińskiej Wulgaty. Następnym protestanckim wydaniem kompletnym jest Biblia Nieświecka, którą miał właśnie tłumaczyć pan Szymon Budny. Uważał on m.in., że w Biblii Brzeskiej były nieco przeinaczone określenia dotyczące Chrystusa, który według pana Szymona był tylko doskonałym człowiekiem. Dokonał więc ze współpracownikami tego tłumaczenia z języków oryginalnych, a wydano je w 1572 roku. Biblię Gdańską można porównać do angielskiej Biblii Króla Jakuba. Mimo że wydana w 1632 roku,
a do dziś uważana przez wielu jako niedościgniony ideał przekładu, w zasadzie nie bez znaczenia jest to, że obu Nowy Testament tłumaczony był z greckiego Tektus Receptus oraz Stary Testament z tekstów masoreckich. Używana przez protestantów i nie tylko aż do dziś. Jej następca, Biblia Warszawska, została wydana w roku 1975. Później ukazała się też tak zwana uwspółcześniona Biblia Gdańska oraz Nowa Biblia Gdańska. Historia katolickich tłumaczeń. Pierwszą próbą tłumaczenia Starego Testamentu na polski była tak zwana Biblia Królowej Zofii w latach 1453-1455. Jednak przekład ten oparty na podstawie tłumaczeń czeskich nie został nigdy ukończony. Pierwszym polskim kompletnym tłumaczeniem zawierającym Nowy i Stary Testament była Biblia Leopolity. Oczywiście było to tłumaczenie z Wulgaty. Niestety długo katolickie Biblie były tak wydawane. O Wulgacie można powiedzieć wiele, lecz niewiele dobrego. To tłumaczenie z języków oryginalnych na łacinę. Dopiero z niej tłumaczono katolickie Biblie w poszczególnych krajach. Tłumaczenie było na tyle kiepskie, że na samej stronie tytułowej widzimy Mojżesza z rogami. Wszystko wyjaśnia się błędem Hieronima, który źle przetłumaczył z hebrajskiego. Według niego Mojżesz, gdy schodził z góry Synaj, zamiast rozpromienionej twarzy miał twarz rogatą. Chociaż ja myślę, że historia może mieć drugie dno. Kolejną perełką jest Biblia Wujka, wydana w 1599 roku, tłumaczona przez jezuitę Jakuba Wujka, oczywiście z Wulgaty. Pozwolenia na tłumaczenie udzielił. Podobnie jak w przypadku Biblii Gdańskiej, tłumaczenie to zastąpiono dopiero w XX wieku, dokładnie w 1965 roku, tak zwaną Biblią Tysiąclecia, która była pierwszym w Polsce kompletnym katolickim przekładem z języków oryginalnych. Pierwszym nieopartym na Wulgacie. Kolekcja 66 ksiąg, które znajdują się w Biblii. Oczywiście były one napisane i rozpowszechniane przed wynalezieniem prasy drukarskiej. Jednak prasa drukarska zapewnia nam, że każda kopia będzie poprawna i identyczna. Wszystkie prace od starożytności do druku musiały spełniać najwyższe standardy, aby zachować wiarygodność. Pierwszym badaniem jest test bibliograficzny. Odpowiada na pytania, czy dokument został napisany w bliskim czasie od wydarzenia oraz ile dostępnych jest kopii do porównania. Drugim badaniem jest test dowodów wewnętrznych. Odpowiada na pytania, czy autorzy mieli środki i możliwości, aby zrozumieć dobrze historię oraz czy występują oczywiste sprzeczności w ich pracach. Trzecim badaniem jest test dowodów zewnętrznych. Odpowiada na pytania, czy jest dowód spoza dokumentu, który może potwierdzić historyczną zgodność dokumentu. W Biblii jest 66 ksiąg. Zaczniemy badania tylko czterech z nich. Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Pierwszych czterech ksiąg w Nowym Testamencie, powszechnie znane jako Ewangelie. Zobaczmy, czy te cztery księgi według tych testów okażą się wiarygodne. Platon, wielki filozof, zmarł w 347 roku przed naszą erą. Najstarsze znane manuskrypty pochodzą z X wieku, 1200 lat później. Mimo aresztowań i nawet pozbawieni siedziby z Aten. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Prognoza pogody. W nocy zachmurzenie duże, okresami opady deszczu na krańcach północno-wschodnich, również opady deszczu. Lucyfer, Belzebub, diabeł, szatan. Hail szatan. Gdy mówisz szatan, ja myślę Bóg. Ma wiele imion i przybiera różne postaci. To mit, że prawdziwy
Koncepcja złego przeciwnika Boga jest znana od tysięcy lat. I popularna jak nigdy. Szatan istnieje i trzeba mu się przeciwstawić. Skąd pochodzi szatan i w jaki sposób stał się księciem ciemności? Historia szatana. Naszą wspaniałą wiatronistką, która pod koniec sierpnia została mamą. I to mamą bliźniąt. Ponad 3000 lat temu na Bliskim Wschodzie nieznane ręce napisały pierwsze rozdziały hebrajskiej Biblii. Jeśli diabeł ma jakieś miejsce urodzenia, z pewnością jest nim księga zwana przez chrześcijan Starym Testamentem. W najstarszych księgach Biblii pojawia się postać zwana szatanem, lecz niezgodna z naszymi wyobrażeniami. W Starym Testamencie co jakiś czas występuje ponura postać zwana szatanem. Samo słowo szatan znaczy oskarżyciel. Wydaje się, że początkowo szatan był jednym z aniołów na niebiańskim dworze. Jednym z Bożych sług, który wykonywał brudną robotę. Ten szatan jest pozbawiony władzy. Wykonuje polecenia Boga. I nie ma rogów ani ogona. Nie ma żadnego księcia ciemności, który przeciwstawia się Bogu. W całym tekście nie ma mowy o sile zła. Szatan pojawia się już jako anioł w księdze Hioba. Pomieszanie, nie można jednoznacznie powiedzieć, że są podobni. Twierdzi tam, że Hiob, oddany sługa Boży, jest pobożny tylko dlatego, że dobrze mu się wiedzie. Podobno bardziej przypominają mnie. Zobaczymy, jak się będą rozwijać. Pomieszani są chyba. Bóg zgadza się, by szatan poddał Hioba próbie, zsyłając na niego choroby i nieszczęścia. O tak, jedna i druga. Moja mama jest bardzo. Mimo cierpienia, Hiob wciąż kocha Boga i odpiera argumenty szatana. To uwaga, 9 i 10 wnuk. W związku z czym jest bardzo doświadczona, ale też przeszczęśliwa, jestem najmłodsza. Szatan, sprawca niedoli Hioba, nie jest demonem ani złym aniołem. I nie mieszka w piekle. Nie wspomnę, bo są te pierwsze wnuczęta, więc można się domyśleć, jak duże jest to szczęście. Kiedyś nie było współczesnej idei piekła, które jest miejscem męki i tortur. Według pierwszych Izraelitów, po śmierci człowieka nic się właściwie nie działo. Każdy dobry i zły trafiał po śmierci do ponurego miejsca zwanego Szeolem. Gdzie jest więc szatan, którego znamy? Ten, który prowadzi wieczną wojnę z siłami Boga. Potwór, który włada ogniem piekielnym i karze grzeszników. Gdzie jest upadły anioł z zastępami demonów, który kusi ludzi do złego, by zdobyć ich duszę? Na tyle odważne, żeby przerwać karierę i próbować wrócić. Skoro tradycyjny diabeł nie pochodzi ze Starego Testamentu, to skąd się wziął? Ludzie od niepamiętnych czasów wierzyli w demony i złe duchy. Niektóre przypominały naszego diabła, miały rogi i brodę, lecz nie były tak potężne jak szatan. Skąd pochodzi idea władcy zła? Trzy i pół tysiąca lat temu w Persji, na terenach dzisiejszej Syrii, Iraku i Iranu, było wielu bogów, dobrych i złych. Aż prorok Zaratusztra zredukował ich liczbę do zaledwie dwóch. Dzięki pomocy mojej mamy i fantastycznej opiece mogę sobie pozwolić. Zaratusztra dokonał rewolucji, gdyż spersonifikował kategorie etyczne w osobie Boga Dobrego, Ahura Mazdy i złego Arymana. To bardzo ważna koncepcja. Podstawa późniejszych doktryn dualistycznych, które przeciwstawiają sobie dobro i zło. Wykształciłam się, ale absolutnie nic nie może się równać po prostu
Dobrym Bogiem był wszechwiedzący Ahura Mazda, władca światła i porządku. Bogiem złym był Ahriman, pan chaosu, ciemności i kłamstwa. Kiedy się okazało, że będzie drugi bliźniak, również chłopiec, tutaj mieliśmy troszeczkę problem. Według Zaratusztry, wszechświat to pole bitwy dobrych i złych bóstw, a każdy człowiek musi stanąć po czyjejś stronie. A czy Kuba i Kacper mieliby... Po śmierci dobrzy ludzie są nagradzani w niebie, a grzesznicy karani w ciemnościach piekła. Moi synowie znają sport, bo... To jedna z tych bardziej atrakcyjnych form dualizmu. Życie to walka dobra ze złem, dlatego wybieramy dobro. I światła z ciemnością, dlatego wybieramy światło. Za panowania potężnego króla Dariusza I Wielkiego, zaratusztrianizm stał się oficjalną religią Persji. Imperium, w którego skład wchodził też Izrael. Nowe perskie koncepcje dobra i zła przeniknęły wkrótce do świętych ksiąg judaistycznych. W Starym Testamencie możemy z łatwością wyodrębnić koncepcje judaistyczne i zaratusztrianskie. Wzmianki o niebie i piekle, początki personifikacji diabła jako zaciekłego przeciwnika Boga. Czy to już są takie treningi absolutnie profesjonalne, czy na razie to jest tylko taki lekki rozruch właśnie po porodzie i po to, żeby przygotować się do cięższej pracy? Po pierwsze, gdy Aleksander Wielki podbił Persję, do starożytnego Izraela dotarła kultura grecka. Trudno tutaj mówić o jakimś takim bardzo ciężkim trenowaniu, tak jak to było przez... Grecy wprowadzili swój panteon bóstw obu płci. Należał do niego także i ten, który ukształtował nasze wyobrażenie o szatanie. No niestety, no jestem po cesarskim cięciu. Hades ma czarną twarz lub czarną brodę. Inne sportsmenki po naturalnych porodach. Zasiada na tronie, często hebanowym, i dzierży dwuzębne widły. Nie po to, by szturchać grzeszników, lecz by wszystko niszczyć. Z czasem wprowadzam coraz więcej tych treningów specjalistycznych. Według greckich klasyków, Bóg zmarłych. Należał do bogów olimpijskich, lecz większość czasu spędzał w mrocznych podziemiach, także zwanych Hadesem. Był niesympatyczny, ponury i nikt go nie lubił. Ani bogowie, ani ludzie. Na pewno bardzo Hades był niesympatyczny, lecz nie był diabłem. Domyślam się, że również starożytni Grecy uważali go nawet za Boga Sprawiedliwości. Wierzyli, że po śmierci człowiek staje przed Hadesem, który decyduje, jaki los go czeka. Szczęście czy cierpienie. Ale teraz właśnie, czy masz bardzo duże wsparcie ze strony Szymona? Miałam bardzo duże wsparcie. Jako władca podziemnego świata, Hades jest też Bogiem bogactwa i obfitości. Na próbę bycia rodzicami. Przez stulecia wierzono, że diabeł może uczynić człowieka bogatym. W początkach, kiedy zdecydowałam się kontynuować starty i później. Na pewno wielkim plusem jest to, że Szymon doskonale... Oprócz groźnego Hadesa, Grecy dali też światu inny znajomy element historii o diable. Każdego dnia w naszym domu. Tak w znanym micie Zeus, najpotężniejszy z bogów, pokonuje skrzydlatego węża Tajfuna i strąca go do Tartaru, najniższej części podziemia. Jeśli chodzi o mój fizyczny powrót do... W kolejnych wiekach mit przerodził się w opowieść o tym, jak anioł szatan zbuntował się przeciwko Bogu i został strącony do piekła wraz ze swymi wyznawcami. Jego sprzymierzeńcy, upadłe anioły, stały się zastępami demonów. Ale tak jak mówię, dużo się o nas mówi o sporcie w ogóle, bo oboje kochamy sport, ale jaki temat biatlonu... Myśląc o piekle, widzimy ogień, lawę i grzeszników cierpiących męki. Skąd się wziął ten obraz? Ale też wzajemnie poznajemy... W Hadesie nie było przecież ognia. W przeciwieństwie do starożytnej Jerozolimy. W Ewangeliach Jezus ostrzega ludzi przed niebezpiecznym losem, jakim może ich spotkać. Miał na myśli Gehennę, tlącą się górę śmieci w starożytnej Jerozolimie. Ponieważ stos ten cuchnął i było tam mnóstwo odpadków, co jakiś czas go podpalano. Ogień płonął tygodniami. W Gehennie władze Jerozolimy tremowały zwłoki przestępców. Ciebie z przyczyn oczywistych jesteś na urlopie macierzyńskim. Z czasem miejsce to nabrało charakteru nadprzyrodzonego.
zaczęło symbolizować los, który czeka nikczemników. Gehenna była pierwowzorem piekielnej grozy. Pod koniec pierwszego wieku, gdy spisano Ewangelię, szatan stał się potężną postacią. Palestyna była pod panowaniem Imperium Rzymskiego. Rzymian powszechnie nienawidzono. Według prześladowanych Judejczyków i chrześcijan za cesarskim tronem stały siły zła. W nowotestamentowej Księdze Objawienia nadano szatanowi jedno z najbardziej tajemniczych imion – 666. Określenie bestia mogło dotyczyć samego cesarza. Autor tej księgi przypisuje bestii numer 666. Tradycyjnie uważa się, że chodzi o cesarza Nerona, gdyż zsumowane wartości numeryczne aramejskich liter składających się na zwrot cesarz Neron dają liczbę 666. Według Księgi Objawienia Bóg strącił szatana do czeluści, gdzie ten pozostanie 1000 lat. Gdy odzyska wolność, nadejdzie koniec świata. Dobro i zło do końca będą toczyć ze sobą apokaliptyczną walkę. Szatan spróbuje po raz ostatni objąć panowanie nad światem. To jest powrót smoka chaosu. Zło przeciwstawione temu, co boskie. Prastara koncepcja kosmologiczna zaczerpnięta nie tyle z judaizmu, co od Persów. Jak wyglądał diabeł na początku ery chrześcijaństwa? Często miał czarną skórę i włosy, niczym Hades, władca świata podziemnego. Jego skrzydła, choć przypominają smocze, to pozostałość opowieści, według której był kiedyś aniołem. Przez 1000 lat smok uchodził za symbol sił zła i to po nim szatan odziedziczył pazury u stóp. Gdy szatan nie jest smokiem, wciela się w węża. Wąż, który kusił Ewę w ogrodzie edeńskim, miał symbolizować diabła, choć nie ma takiej wzmianki w Piśmie Świętym. Przywódcy chrześcijańscy sprzeczają się co do tego, jak wygląda diabeł. Są jednak zgodni, że jednoczy się z ich wrogami, za których pośrednictwem działa. 4 wieki po narodzinach Chrystusa rzymski cesarz Konstantyn Wielki przyjął chrześcijaństwo. W ciągu jednego pokolenia prześladowana do niedawna religia stała się oficjalną wiarą najpotężniejszego imperium na ziemi. Chrześcijańscy biskupi zyskali rzeczywiste wpływy oraz wsparcie rządzących. Koncepcja szatana pomagała im utrzymać się przy władzy. Głosili, że ci, którzy się z nimi nie zgadzają, zwłaszcza przedstawiciele różnych odłamów chrześcijaństwa, są w zmowie z diabłem. Gdy chrześcijaństwo stało się religią państwową, największym zmartwieniem Konstantyna i jego następców była herezja. Katoliccy teolodzy twierdzili, że skoro heretycy nie wyznają prawidłowego chrześcijaństwa, zapewne czczą złego, który jest wrogiem Boga. Jednego planu treningowego i oczekiwać, że to bezwzględna logika. My i oni. Ale z drugiej strony, jeśli nie byłeś z Kościołem i z cesarstwem, byłeś z szatanem. Wkrótce Kościół zaczął się domagać uśmiercania heretyków. Pierwsze egzekucje odbyły się 450 lat po narodzinach Chrystusa. W kolejnych wiekach zabito dziesiątki, a może setki tysięcy ludzi, którzy jakoby służyli szatanowi. Pod osłoną Imperium Rzymskiego chrześcijaństwo szybko się rozwijało, lecz zmartwieniem biskupów była nadmierna popularność pogańskich bożków.
Tysiące Rzymian modliło się do skrzydlatej fortuny, która przynosiła szczęście. Najpopularniejszym bożkiem był jednak Pan. Chrześcijańscy przywódcy widzieli w nim poważne zagrożenie, to też należało go zdyskredytować. Weźmy przykład arkadyjskiego pana, którego uczyniono demonem, choć był łagodnym bogiem muzyki, szczęścia i miłości. W późniejszej wersji chrześcijańskiej stał się jednak satyrem, demonem z kozimi racicami. Szatan przejął zatem najpopularniejsze cechy Pana. Stał się paskudną, chytrą bestią z rogami na głowie. Miał ogłosione ciało i rozszczepione racice Pana lub stopy ze szponami starożytnego smoka. Czasem nawet miewał drugą twarz na brzuchu. Jednym z najwybitniejszych filozofów wczesnochrześcijańskich był święty Augustyn. Chętnie wykazywał on, że starzy pogańscy bogowie to niebezpieczne demony. Według niego demony męskie, inkuby, ukazują się w nocy kobietom, by je uwodzić. Augustyna jeszcze bardziej martwiło to, że świątobliwych mężczyzn nawiedzają demony żeńskie, sukuby, również nakłaniające do grzechu. Gdy dłużyły się noce, w sfrustrowanych umysłach zaczęły się pojawiać rozmaite wizje erotyczne, które trzeba było jakoś odpędzić. Jak to się mogło pojawić w moim pobożnym umyśle? To nie ja, to jakieś stworzenie, coś diabelskiego. Kinga Mitora i Kamila Żuk i biegaczka narciarska. W średniowieczu, po 1000 lat chrześcijańskiego, przekonał wyznawców, że diabeł i demony istnieją, że szatan jest potężnym wrogiem. Sęk w tym, że niektórzy chrześcijanie rozwijają tę koncepcję bardziej, niż by tego chcieli biskupi. Według niektórych odłamów chrześcijaństwa stwórcą świata był nie tylko szatan, ile mniej potężny zły Bóg. Dla tych osób wszystko, co miało związek z materią, z ludzkim ciałem, było negatywne. Pojawiło się coś, co nazywamy gnostycyzmem. Gnostycy byli przekonani o istnieniu dobrego i złego Boga. Dobry Bóg stworzył to, co duchowe. Bóg zły, to, co namacalne. Wszystko, co można było zobaczyć, dotknąć, bądź poczuć zmysłami, pochodziło od złego Boga. Katarzy z południowej Francji z entuzjazmem przyjęli gnostyczną koncepcję dobra i zła. Według nich wszystkie rzeczy ziemskie są złe i należą do diabła. Dla bogatego i potężnego już wtedy kościoła było to niewygodne, a nawet niebezpieczne nauczanie. Zwykli ludzie kochali ich i podziwiali, nazywając dobrymi ludźmi, ponieważ Katarzy byli uzdrowicielami. Czynili dobro, karmili głodnych i leczyli chorych, lecz odstręczali ludzi od zawierania małżeństw i płodzenia dzieci, argumentując, że nowonarodzeni będą żyli w złym świecie materialnym. Wszyscy powinniśmy się skupiać na duchowości. Jeśli byłeś Katarem, musiałeś mieć konszarty z szatanem. Kwestionowanie kościoła było równoznaczne z kwestionowaniem Boga. Papież Innocenty III ogłosił krucjatę przeciwko Katarom. Nie zdołał ich nawrócić na chrześcijaństwo, musiał ich więc pozabijać. Krucjata przeciwko Katarom, zorganizowana w 1209 roku, przerodziła się w 45-letnią wojnę. Co najmniej 100 tysięcy osób zginęło, gdyż uznawało pogląd, że szatan jest potężniejszy, niż przyznawał to Kościół.
do chociażby jednego czy dwóch startów. Natomiast są to zawody styczniowe, tego czasu nie pozostało zbyt wiele i nie chciałabym... Krucjatę przeciwko Katarom wymierzono w chrześcijan, lecz przez dwa wieki krucjaty były głównie narzędziem walki z islamem o władzę nad Bliskim Wschodem. W średniowiecznej Europie islam uznawano za herezję, dzieło szatana. Również muzułmanie szybko podchwycili myśl, że ich wrogowie są sprzymierzeńcami złego. Koran każe muzułmanom walczyć z poganami, gdyż są oni przyjaciółmi szatana. Obie strony, spadkobiercy starożytnych wierzeń perskich, dzielili świat na dobry i zły, co miało usprawiedliwiać wojny i podwoje. Organizatorzy z niecierpliwością przybierają nogami, że jeszcze to trzeba zrobić tamto, a przecież ten czas mija bardzo szybko. Spuścizna krucjat była złowieszcza. W trakcie tej kampanii papież Grzegorz IX powołał inkwizycję. Odpowiadał za nią zakon dominikanów. Wyszukiwali oni heretyków i przekazywali ich lokalnym książętom, którzy wymierzali im kary. Inkwizycja wzbudzała przerażenie, straszyła ludzi ogniem piekielnym, lecz przede wszystkim sama była straszna. Mieli prawo aresztować ludzi, nie mówiąc im, kto ich oskarżył, ani o co. Oskarżeni byli winni, póki ich nie uniewinniono. Pozostawali uwięzieni tak długo, jak chciały tego władze. Każdego, kto kwestionował działania inkwizycji, podejrzewano o konszachty z diabłem. Walcząc z szatanem i siłami zła, średniowieczni władcy wierzyli, że jak w każdej wojnie liczy się wywiad. Dotychczas Kościół nie pozwalał torturować chrześcijan, choć dopuszczał tortury Żydów i muzułmanów. W maju 1252 roku papież Innocenty IV zezwolił brać na męki chrześcijan podejrzanych o herezję, dopóki nie przyznają, że pracują dla szatana i nie doniosą na swoich wspólników. Gdy kogoś uznano za satanistę, sługę szatana, można było zrobić z tym człowiekiem wszystko. Usprawiedliwiano to działaniem w imię dobra. Gdy kogoś oskarżono o herezję, nie mógł się już oczyścić. Bez względu na to, co mówił, jako heretyk był sprzymierzony z szatanem, a więc zapewne kłamał. Kaci nie mieli jednak swobody działania. Obowiązywały ich surowe zasady. Teoretycznie, według papieża Innocentego IV, tortury należało stosować z umiarem, nie dopuszczając do krwawienia ani do krwawych uszkodzeń ciała. W praktyce nie zawsze stosowano się do tych zaleceń. Pojawiło się też coś, co psycholodzy nazwaliby procesem racjonalizacji. Oprawcy mówili człowiekowi: chcemy ocalić twoją nieśmiertelną duszę i ocalić cię przed piekłem. Gdy w rzeczywistości mieli po prostu ochotę zagarnąć jego gospodarstwo. W całej Europie nowa władza, wymierzona jakoby w szatana, służyła do przejmowania majątku i do walki z przeciwnikami. W 1307 roku król Francji, Filip Piękny, oskarżył o czary przywódców templariuszy, bogatego zakonu krzyżowców. Filip zarzucił im, że oddają cześć pogańskiemu bożkowi Bafometowi, postaci diabelskiej. Templariusze prowadzili na Bliskim Wschodzie negocjacje z muzułmanami, więc niektórzy Europejczycy uznali, że są z nimi w zmowie. Powszechnie sądzono, że muzułmanie uprawiają czary, więc templariusze też mogli to robić. Zaatakowano ich i niemal zlikwidowano w piątek 13 października 1307 roku. Filip Piękny wydał rozkaz uderzenia na wszystkie bastiony templariuszy jednocześnie. Od chwili pogromu templariuszy piątek 13 uchodzi za dzień pechowy, związany z siłami zła.
zapraszam Państwa na scenę. W 1320 roku zaczęła się kolejna faza wojny z szatanem. Papież Jan XXII nakazał inkwizytorom walczyć z czarami, magią i wszelką nekromancją. Zarazem obawiano się, że pozbawieni skrupułów księża, którzy potrafili odprawiać egzorcyzmy, mogą ich użyć do konszachtów z siłą nieczystą. Łacińskie formułki i rytuały pomagały zapanować nad demonami. Gdy posiadło się taką moc, można było rozkazać demonowi, by pozmywał naczynia albo zaciągnął do mego łóżka piękną kobietę. Czarna magia zajmowała się wykorzystywaniem egzorcyzmu do sterowania zachowaniem demonów. Demon mógł nawet uczynić człowieka bogatym. A demon could find some hidden treasure for it. Europę ogarnął strach przed nekromantami i czarownicami, którzy zawarli pakty z szatanem. Jeden z pierwszych procesów odbył się w irlandzkim Kilkenny. W 1324 roku, wskutek sporu o spadek, jedną z najbogatszych kobiet w mieście, damę Alice Cattler, oskarżono o uprawianie czarów i kontakty z demonicznym kochankiem Robinem. Alice Cattler, właścicielka ziemska, miała kilku mężów. Jej pasierbowie oskarżyli ją o to, że otruła poprzednich mężów, aby zdobyć ziemię. Oczywiście zabijała ich, stosując czary. Alice zdołała jednak uciec do Anglii. Jej służącą Petronelę torturowano i spalono na stosie. Kampania przeciwko nekromantom, czarownikom i czarownicom trwała 300 lat i kosztowała życie od 60 do 300 tysięcy osób. Głównie kobiet. Uważano, że kobiety łatwiej ulegają szatanowi i są bardziej skłonne do grzechu oraz mniej inteligentne niż mężczyźni. Twierdzono, że kobiety są bliższe zwierzętom, a w związku z tym bardziej podatne na pokusy i rozkosz cielesną. Gdy straszni inkwizytorzy aresztowali i przesłuchiwali ludzi, wiele osób duchownych i świeckich obawiało się, że jest to działanie po omacku. Być może czarownic było jeszcze więcej. Jak jednak wyodrębnić pomocników szatana? Potrzebny był standardowy test. W 1486 roku dwóch niemieckich dominikanów opublikowało książkę dla inkwizytorów zatytułowaną Maleus Maleficarum – Młot na czarownicę. Autorzy twierdzą, że herezją jest nie tylko czarostwo, ale i niewiara w czarownicę. Maleus Maleficarum to instruktaż, jak się pozbyć demonów, które opanowały ludzką duszę. Książka to opisuje, kim są i co robią czarownice. Maleus Maleficarum zawiera wszystko, co inkwizytor powinien wiedzieć. Czarownice mają na ciele piętno szatana, znamie przyrodzone lub narosi. Potrafią fruwać po wtarciu w skórę magicznych ziół. Spotykają się podczas sabatów, na których czczą szatana. Celebrują msze, w trakcie których składają diabłu hołd, całując go w zad. Powszechny lęk przed diabłem sprawił, że Maleus Maleficarum sprzedano w tak dużym nakładzie. Książka jest wydawana do dziś. Trzydzieści lat po napisaniu Maleus Maleficarum Marcin Luther stanął na czele protestanckiej reformacji i podzielił kościół chrześcijański. Obydwa odłamy, protestanci i katolicy, twierdzili, że ci drudzy są sprzymierzeni z szatanem.
Obie strony poszukiwały satanistów, kierując się wskazówkami z Maleus Maleficarum. Nie chodziło tylko o ich unicestwienie. Polowanie na czarownice stało się dziedziną nauki. Zrozumienie czarownic i diabła miało pomóc w walce z nimi. Polowania na czarownice przypominały badania naukowe. Gromadzono dane, przesłuchiwano czarownice i pisano książki na ten temat. W Europie, w krajach protestanckich i katolickich, wybuchła histeria związana z szatanem. W Szkocji Jakub VI Stuart, jeden z najlepiej wykształconych królów, uległ temu szaleństwu. Napisał książkę o diable i czarownicach. W swojej demonologii Jakub dowodzi, że wyznające kult szatana czarownice są wszędzie i stanowią największe zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Wziął sobie doradców, głównie religijnych. Chronili go przed demonami, których się bał i widział je wszędzie. Jakub był przekonany, że bierze udział w wojnie z szatanem i siłami zła. Choć Jakub walczył z diabłem i demonicznymi mocami, to właśnie diabeł pomagał mu utrzymać koronę. Król wskazywał bowiem podobiznę szatana i stwierdzał, gdyby nie ja, patrzcie, kto by wami rządził. Choć Jakub się bał, to walka sprawiała mu satysfakcję. Jedną z przesłuchiwanych czarownic spytano, czemu diabeł napastuje naszego króla? A ona podobno odpowiedziała, że szatan tak postępuje, gdyż król Jakub jest jego największym wrogiem na świecie. Gdy Europejczycy kolonizowali Nowy Świat, zabrali swego diabła ze sobą. Pod koniec XVII wieku Purytanie z Anglii wierzyli w potęgę szatana. Byli przekonani, że pod jego wpływem pozostaje każdy, kto nie jest Purytaninem. Szczególnie podatne na ten wpływ miały być kobiety. Założyli purytańskie wspólnoty, które miały być wzorem dla reszty świata chrześcijańskiego. Gdy ktoś się bawił lub cała grupa śpiewała, tańczyła i piła, przeciwnicy takiej rozrywki byli pewni, że to szatan napełnia kieliszki. W 1688 roku irlandzką praczkę Mary Glover oskarżono o rzucenie czarów na dzieci jednego z klientów. Dowodem konszachtów z diabłem było kilka szmacianych lalek znalezionych w jej domu. Mary Glover była irlandzką służącą. Mówiła po celtycku. Jednym z dowodów, że nie jest się wiedźmą, było zmówienie modlitwy. Trudności językowe sprawiły, że ta kobieta nie mogła się pomodlić. Wskutek czego uznano ją za czarownicę i powierzono. Panowie przekroczyli granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Mogę was zapewnić, że szereg miast, za chwilę usłyszą państwo komunikat specjalny. 3 lata później, 30 kilometrów dalej, w Salem, w stanie Massachusetts, zeznania dwóch dziewcząt doprowadziły do masowej egzekucji. Kilkoro dzieci opętały rzekomo duchy rozsłane przez czarownicę. Gdy doszło do zeznań, dzieci udawały opętane. Jak nastała wojna, był w Rzeszniu. W Salem aresztowano 150 osób. 19 osób powieszono lub zmiażdżono głazami. 17 innych zmarło w więzieniu. Jak na ironię, ławnicy z Salem przeprosili później za swój werdykt, obarczając winą za swoją pomyłkę
szatana. W XVIII wieku w Ameryce i w Europie polowania na czarownice dobiegały końca. Zaczął dominować nowy, bardziej naukowy światopogląd. W XVIII wieku nastał modernizm i religia stała się zakazana. Przesądy uznano za średniowieczny przeżytek. W nowoczesnym świecie wierzono tylko w fakty, a jeśli ktoś chciał praktykować swoją wiarę, musiał to robić prywatnie. Choć skończyły się polowania na czarownice, a wykształceni Amerykanie i Europejczycy kwestionowali nawet istnienie szatana, istniał on w bajkach zwykłych ludzi. Różnił się jednak bardzo od przerażającego diabła, pogromców czarownic. Moja ulubiona bajka opowiada o Dunstonie, bardzo silnym kowalu, do którego przyszedł diabeł z prośbą, by ten wymienił mu podkowy. Kowal chwycił go za nos rozpalonymi szczypcami i wyrzucił. Z tym diabłem można było zrobić porządek. Diabeł pozbył się częściowo brzydoty i prymitywizmu. Niekiedy należał do dekadenckiej arystokracji. Bywał przystojnym, dobrze ubranym dżentelmenem z towarzystwa. Jak Hades, grecki bóg świata podziemia i gnostycki szatan, ten diabeł panował nad materialnym światem bogactwa, władzy i seksu. Mógł dać człowiekowi wszystko w zamian za jego duszę. Najsłynniejszą z baśni o diabłach jest historia Fausta. Diabeł, podstępny Mefistofeles, obiecał spełnić wszystkie jego życzenia. Wyznaczył jednak cenę. Wielu nekromantów dąży do tego, by zaciągnąć kobietę do łóżka. Również Faust dostał rozmaite kobiety, łącznie z Heleną Trojańską. Pakt z diabłem kończy się dla Fausta. Mefistofeles przybywa po jego duszę i Faust ponosi okrutną śmierć. Diabeł zabiera go do piekła. Gdy religia straciła władzę, a po epoce papieży i królów nastąpiła doba rewolucji i demokracji, pojawił się nowy diabeł. Różnił się jednak od zdradliwego biesa z tradycji chrześcijańskiej. Był postacią tragiczną i samotną, bohaterem walczącym z autorytetem tyrana, okrutnego i apodyktycznego Boga. Szatan stał się nieustraszonym, urodziwym buntownikiem. Romantycy nie przedstawiali szatana jako łotra. Wręcz przeciwnie. Szatan był porządnym gościem, który rzuca wyzwanie szefowi. W epoce romantyzmu poeci, zwłaszcza Byron, kreują bohaterów byronicznych, ludzi ponurych, złowieszczych, z mroczną przeszłością. Diabła nikt się już nie boi. Stał się przedmiotem fascynacji. W XX wieku los przestał sprzyjać diabłu. Nie obawiano się go, nie podziwiano, lecz drwiono z niego. Trafił do świata handlu. Pomagał sprzedawać wino, czekoladę i piwo. W społeczeństwie konsumpcyjnym szatan mógł sprawić, że banalny towar stawał się pokusą. Wiele się zmieniło od czasów apokaliptycznej wojny dobra ze złem. W XX wieku z diabła strojono sobie żarty. Nie był lepszy ani gorszy niż ludzie, z którymi miał do czynienia. Był jednym z nich.
Szatan zmalał. Książę Ciemności stał się skrzatem psotnikiem. Ale w latach 60. powrócił w chwale inny szatan. Buntownik tak podziwiany przez XIX-wiecznych rewolucjonistów. Zrodził się bunt przeciwko wszystkiemu, co utwierdzało struktury władzy politycznej na Zachodzie. Przeciw chrześcijaństwu, kapitalizmowi, podżeganiu do wojny. Pojawiła się kontrkultura.